Witam wszystkich widzów wideo podręcznika poświęconego tym razem programowi Eagle. W tej części zajmiemy się projektowaniem layoutu. Jest to kontynuacja części pierwszej, gdzie stworzyliśmy tu widoczny tutaj schemat małego robota. Może przypomnę krótko, jest to robot oparty o tutaj głównie mostek L293D i z zestawem czujników będą dwie krańcówki. Jeśli robot będzie stykał się z jakimiś przeszkodami, to wtedy przełączane będą tutaj te linie wejścia, albo będzie się cały czas jedna będzie cały czas załączona. Jeśli się zderzy, to przełącza się, tutaj się wyłącza 5V i przełącza się te 5V tutaj na drugą linię sterującą i wtedy silnik podpięty do tego złącza będzie obracał się w przeciwną stronę. Tutaj mamy odbicie lustrzane, czyli tu jest wyprowadzenie dla drugiego silnika i układ zasilania. Na takim schemacie przedstawię Wam to, co będziemy teraz realizować w drugiej części, czyli layout, jak tworzyć go i jakie są narzędzia dostępne w programie Eagle. No to możemy przejść do sedna sprawy. Tu mamy taką ikonkę board. Jeśli klikniemy, to mamy ostrzeżenie, że stworzymy właśnie plik BRD, na którym będziemy tworzyć płytkę ze schematu. Potwierdzamy. I mamy taki widok, przenosi nas do kolejnego okna. Mamy elementy, które wybraliśmy z biblioteki. Tak one wyglądają właśnie na PCB. Zielone pady oznaczają miejsca lutowania. I my musimy te miejsca lutowania połączyć ścieżkami w miejsce tutaj żółtych kresek. Te kreski właśnie są połączeniem tych wszystkich elementów. Na początku pokażę Wam, jakie tutaj mamy takie dodatkowe narzędzia. Tutaj jest prawie to samo, czyli move, copy, usuń, dodawanie nowych elementów. Jednak to najlepiej robić właśnie tylko na schemacie. Tu mamy bardzo ważne połączenie road, dzięki któremu właśnie łączymy sobie nasze elementy i już mamy na przykład połączenie. Tu mamy drugie, gdzie możemy skasować sobie. Jeśli dwukrotnie klikniemy, to powraca nam do najkrótszego połączenia. Dodatkowo mamy tutaj przelotki, czyli via. RATSnet, też bardzo ważna funkcja, autorouter, ERC, DRC, sprawdzenie błędów, według wytycznych wprowadzonych tam opcje. Te opcje możemy sobie zmieniać, czyli szerokość na przykład między ścieżkami i on nam sprawdza, czy to wszystko się tam zgadza według naszych założeń. Dodatkowo mamy tutaj powiększanie, pomniejszanie elementów i też ważna funkcja grid. Jeśli klikniemy sobie, pojawią nam się kropeczki lub linie i w odpowiednim rozpiętości, przeważnie daje 1 mm, tutaj możemy dać na przykład 500 mm, potwierdzamy. O, tu nam się pojawia taka siateczka właśnie kwadraciki oboku 1 mm. I możemy zaczynać. Bierzemy element główny, od którego najlepiej zacząć. I tak jak na schemacie było przedstawione, tak najlepiej tutaj również to prowadzić. Tu mamy włącznik. Stabilizator, zacznijmy od takiego zgrubnego sobie układania wszystkich elementów. Tu mamy wejście zasilania. O, już widzę błąd.
Nie mamy tutaj podłączonego wejścia do masy. Jest. Zapiszemy. Przejdziemy. I już mamy tutaj połączenie do masy. Czyli zasilanie idzie na przełącznik. Zwieramy i idzie na stabilizator napięcia zasilania bezpośrednio z baterii. Teraz mamy diody. Tutaj są wtyczki od silników. Wtyczki od silników. Jeden kondensator ceramiczny, drugi. Kondensator elektrolityczny, spolaryzowany. Drugi. Tutaj są do krańcówek wtyczki. Jedna i druga. Diody. Rezystory. Prawym przyciskiem myszy obracamy element, tak jak na schemacie. Warto zadbać, żeby były, żeby schemat był mniej więcej, żeby elementy były równo poukładane. Lepiej to będzie potem wyglądało później na, oczywiście na płytce gotowej. Ja tu na razie nie będę się tak starał. Chodzi o pokazanie idei, jak łączyć, jak układać elementy. Tu jest akurat względnie prosty, prosty schemat, więc nie ma jeszcze takiej filozofii z tym układaniem. Nie będzie raczej problemów z pociągnięciem ścieżek, jednak im bardziej skomplikowany schemat, tym gorzej to uczynić. Czasami można dużo czasu poświęcić, a i tak nie będzie to zadowalające dla projektanta. Może być problem z pociągnięciem ścieżek. No mniej więcej. I tak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze bliżej miejsce, żeby nie. Więc że linie są równoległe, nie przecinają się. Najlepiej wtedy tak właśnie układać. Widzimy, że mamy strasznie tutaj dużo tych właśnie żółtych linii, które na pewno nie ułatwiają nam sprawy. Jeśli chcemy, żeby sobie zoptymalizować te linie, czyli pociągnąć najkrótsze, dajemy RadNet i tutaj nam łączy je bezpośrednio teraz w optymalny sposób. I widzimy, że troszeczkę się poukładało tutaj.
Myślę, że całkiem nieźle. To wyszło. Dobrze, jeśli mamy elementy ułożone, możemy tak, o, możemy jeszcze raz zoptymalizować tutaj połączenia i spróbować teraz pociągnąć te ścieżki. Tu mamy display wszystkich powłok. Możemy sobie na przykład wyłączyć powłokę pady. Zobaczycie, jaki jest widok. I teraz na przykład nie mamy tych padów. Podłączymy. Możemy sobie wyłączyć na przykład opisy, bo nam przeszkadzają. Nie ma i zaznaczenie miejsc, place. Także tu jest szereg tych możliwości do tego. Jest to bardzo potrzebne. Opisy mamy. I teraz tak, tutaj możemy rysować na dwóch warstwach, czyli warstwa powierzchniowa top, górna i bottom, czyli z dołu. Przy elementach przewlekanych jest to niebieska warstwa bottom, przy SMD to będzie top, taka standardowa, czyli to jest elementy SMD, czyli powierzchniowe będą na górze standardowo. Możemy oczywiście łączyć oba typy, przewlekane i SMD, robić płytki dwuwarstwowe. My skupimy się tutaj na jednowarstwowej, ponieważ taka w zupełności wystarczy. I przy na przykład wykonywaniu takiego obwodu w domu jest o wiele łatwiej, jeśli jest on jednowarstwowy. Na górze mamy, jeśli damy polecenie Route, mamy do wyboru różne możliwości łączenia pod kątem prostym. Tutaj bez żadnych takich wytycznych, proste po prostu możemy sobie tak połączyć. Ja używam przeważnie Wireband w tym kształcie. No i teraz musimy zastanowić się, jak to połączyć. W ten sposób. Jeśli widać bezpośrednio połączenie, to można to szybko zrobić. Do stabilizatora. Nie będę się starał, żeby za każdym razem było ładne połączenie, ale gdybyś najlepiej warto zrobić właśnie, żeby wszędzie było pod mniej więcej takimi samymi kątami. Ładnie wtedy wygląda ten cała mozaika tych ścieżek. No tu zaczynają się już problemy. W razie zostawię to połączenie. Skype możemy sobie anulować. Na razie łączymy tam, gdzie jest najprościej. Nie jest mimo prostej płytki. Nie jest jeszcze ona tak bardzo skomplikowana. Ja, przy elementach przewlekanych jest o tyle lepiej, że więcej miejsca jest, można ścieżki połączyć poniżej, pomiędzy elementami, tak jak tutaj pod rezystorem. Nie ma żadnego problemu, ponieważ rezystor jest na górze, a ścieżka idzie z drugiej strony laminatu. Także tutaj jest o wiele lepiej. Przy elementach SMD jest troszeczkę trudniej. Chociaż też się da między elementami, między nóżkami puszczać. Takie właśnie.
tutaj mamy szczęście, możemy to zrobić naokoło. To jest właśnie napięcie, które idzie bezpośrednio do mostka z baterii, czyli do zasilania silników. Jeśli na przykład chcemy, wiemy, że tam będzie duży prąd szedł, możemy tą ścieżkę pogrubić. Zmieniamy sobie tu akurat źle kliknąłem, ładuje się biblioteka, więc nie interesuje, tutaj zmieniamy change, szerokość, tutaj mamy zaznaczoną 0,4, damy na przykład dwa razy grubszą i mamy grubszą ścieżkę, możemy sobie poprawić. Też na przykład to, co idzie do stabilizatora. Scrollem przybliżamy sobie widok wygodnie i możemy powrócić do standardowego rozmiaru. Tam, gdzie są ścieżki sygnałowe, to nie wymaga to jakichś grubych ścieżek. Teraz spróbujemy teraz poprawić to. I tu zrobimy miejsce na to. Ścieżkę. Takie odległości spokojnie jeszcze można akceptować. Nawet w domu nie byłoby problemu z wytrawieniem. Takich ścieżek. Tu mamy jeszcze niepołączone. Możemy to zrobić tu. Tak. Żeby lepiej na przykład poprawić sobie. Jeśli chcemy zmienić tutaj kąt. I jeszcze połączenie nam zostało tutaj. O. To jest. I jeszcze tutaj masa, czyli GND. Mamy ją wyprowadzoną tu. Możemy to zrobić. I mamy wszystkie ścieżki. Jeśli nie jesteśmy tego pewni, to możemy zrobić tak, że wyłączymy sobie wszystkie warstwy i damy tylko unrooted, czyli te niepołączone. OK. Jest czysto, czyli nie ma żadnych niepołączonych elementów. Włączamy. I mamy naszą płytkę. Teraz warstwa dimension, czyli wymiary płytki. Zmniejszymy sobie taką płytkę. Zostawimy trochę krawędzi. I teraz możemy na przykład jeszcze podpisać sobie na przykład. Widać, tu jest w odbiciu lustrzanym, dlatego że to będzie to jest napisane od spodu. Czyli tak jakbyśmy to odwrócili sobie
z drugiej strony i przeczytali. Wtedy będzie to normalnie czytelne, ponieważ ścieżki są tak jakby po drugiej stronie monitora. Dodatkowo jakieś mocowania by się przydały, więc zrobimy sobie otwory. Tutaj mamy podane w milimetrach, jakie chcemy. Na przykład 1 mm, 2,8 mm. Tutaj mało miejsca troszeczkę jest. Możemy sobie tutaj zrobić ten otwór. I tak jest za projektowana płytka. Dodatkowo możemy zrobić, rozlać pole masy. Można to zrobić w ten sposób, że jest do służy tego funkcja poligon. Zaznaczamy sobie obszar. Będzie to obszar płytki. Tak. Mamy linię przerywaną. Klikamy prawym na name. Tu wpiszemy GMD. Tak było oznaczone. OK. I teraz naciskamy Rasend. I mamy pole masy z odstępami, które są już standardowo tam wpisane. Można je zmieniać sobie. Zmieniać możemy sobie je w opcjach tutaj RC, DRC, clearance, odległość między ścieżkami, distance. Tutaj w milsach możemy sobie zmienić te obszary, odległości i wtedy nam one się zmienią. Jeśli naciśniemy RadSnet, to znowu nam się tutaj to skoryguje. Widzimy, masa jest tutaj podłączona razem z punktami. Tak jest, tak zaprojektowane PCB layout jest o wiele lepiej to raz, że wygląda, a drugie, że ma swoje funkcje dodatkowe, takie, które są potrzebne w płytkach, przy projektowaniu płytek. Zmniejsza to zakłócenia przy działaniu płytki. Oczywiście przy takich obwodach jest to, nie jest to aż tak wymagane.